Για γαμάτι. Patrzy na te formy upamiętnienia, aktualne formy upamiętnienia żołnierzy wyklętych, w tym właśnie na powstające przy Rakowieckiej w Warszawie muzeum poświęcone ich pamięci. To jest piękna idea i właśnie to, jak powiedział pan dyrektor, chylę czoła przed ministrem Ziobro i panem ministrem Jakim, że potrafili to zwykłe więzienie, gdzie byli kryminaliści, zamknąć, a otworzyć, otwiera się muzeum poświęcone żołnierzom wyklętym przez tyle lat zapomnianym. Jestem pod ogromnym wrażeniem, będąc tu kiedyś, miałem zaszczyt w towarzystwie pana majora zwiedzić to muzeum. To przez 3 dni nie mogłem normalnie dojść do siebie, mimo że jestem mężczyzną, to jednak to wzruszenie było tak ogromne, że przez 3 dni miałem przed oczyma te cele, te słynne 3 schodki, te karcery i to jest piękne, że ludzie będą mogli przyjść i zobaczyć na historię Golgotę tych wyklętych. Panie dyrektorze, w momencie, kiedy pan pod pana egidą, pod pana kierownictwem rozpoczęło się tutaj przygotowywanie muzeum, zostało odkryte miejsce wyjątkowe. Myślę w tym momencie o miejscu stracy, o ścianie stracy. Tak, myśmy przez te 2,5 roku, które tutaj dzięki tej historycznej decyzji ministra Ziobro i
zaangażowaniu ministra Patryka Jakiego działamy, odkryli kilka takich miejsc. Odkryliśmy ścianę straży, miejsce, gdzie zostali zamordowani ci ludzie, którzy tworzyli polską historię, którzy całym swoim życiem służyli Polsce. Ścianę, przy której został zamordowany czwarty zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z pułkownikiem Cieplińskim na czele. Miejsce, gdzie został zamordowany major Zygmunt Szyndzielarz Łupaszka i jego podkomendni, czyli dowódcy i komendanci eksterytorialnego okręgu wileńskiego Armii Krajowej, 5-6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Pod tą ścianą zostali zamordowani żołnierze 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, północno-zachodnie Mazowsze, ziemia płocka z porucznikiem Stefanem Bronarskim na czele i wielu, wielu innych. Ta ściana sama nam przypomniała o sobie. Proszę pamiętać, że 2 lata temu, kiedy Krzysztof Szwagrzyk po raz pierwszy wszedł na teren Mokotowa ze swoimi ludźmi i rozpoczął badania, myśmy tej ściany jeszcze nie mogli przebadać. Tutaj jeszcze byli wtedy więźniowie. Kiedy nadszedł ten moment, że więźniowie opuścili areszt mokotowski, odbyło się to nieprawdopodobnie, bo odbyło się to 1 marca ubiegłego roku. Przecież to tak niedawno pan minister Zbigniew Ziobro i pan minister Patryk Jaki weszli tutaj w towarzystwie ostatnich żyjących więźniów Mokotowa z okresu antykomunistycznego powstania. Była z nami wtedy świętej pamięci pani profesor Barbara Otwinowska, była Zofia Pilecka. Wszystkie panie, które były tutaj, a było ich kilkanaście, otrzymały od ministrów kwiaty i zapewnienie, że tu na pewno będzie muzeum, że tutaj będziemy budowali pomnik dla polskich bohaterów. I tak się stało w tym dniu, w zasadzie w tym momencie, kiedy wchodzili panowie ministrowie z kombatantami, bo był również pan Mieczysław Chojnacki, ostatni żyjący. Wydaje mi się, że jest to ostatni żyjący człowiek, który spędził na Mokotowie kilkanaście miesięcy w celi śmierci, był skazany na karę śmierci. On siedział właśnie z Łupaszką, on siedział z Cieplińskim i on to wszystko, te chwile spędzone z nimi pięknie opisał w swoich wspomnieniach. A nie oszukujmy się, że są to już to tak naprawdę ostatnie chwile, kiedy możemy z tymi kombatantami porozmawiać, kiedy możemy im pokazać, że Polacy o nich pamiętają. Tak, to są już ostatni ludzie, ostatni wspaniali bohaterowie antykomunistycznego powstania, którzy mogą nam przekazują wiedzę na temat, jak wyglądało wówczas życie, jak wyglądała walka. Wracając jeszcze do tego 1 marca w ubiegłym roku, tutaj w bramie nastąpiła taka wymiana. Wyjeżdżała ostatnia karetka więzienna z osadzonymi i wchodzili bohaterowie antykomunistycznego powstania wspólnie z ministrem Ziobro i ministrem Patrykiem Jakim. Nieprawdopodobna historia, ponieważ pan Mieczysław Chojnacki jest taką postacią niezwykle symboliczną. Żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej. Później skazany na karę śmierci, aresztowany w dramatycznych okolicznościach, skazany na karę śmierci, przywieziony tutaj na egzekucję, na szczęście przeżył. Ja widziałem łzy w oczach tego człowieka. On nam jeszcze w okresie, kiedy pracowałem w Instytucie Pamięci Narodowej, przekazywał wiele informacji o Mokotowie. Opisał nam, jak wyglądała cela śmierci, jak co widzieli, jak wyglądały egzekucje. Opisał nam przedmiot, który jest takim symbolem, myślę, że Mokotowa, mianowicie zegar, który wisi w korytarzu przy drzwiach do pokoju, w którym urzędował naczelnik ówczesnych więzień, gdzie spływały wszystkie dokumenty dotyczące łaski wobec skazanych. A ten zegar słyszeli wszyscy, którzy zostali skazani na karę śmierci i czekali na decyzję. Agenta NKWD, którego Stalin mianował prezydentem Rzeczypospolitej, Bolesława Bieruta. Bo to on, bo to ten zdrajca miał w swoich rękach decyzję o życiu lub śmierci naszych bohaterów. Panie Marku, pana spojrzenie jest bardzo takie rodzinne, bardzo
z perspektywy właśnie syna ostatniego z żołnierzy wyklętych, pan taty niemal nie pamięta. Dokładnie, no. Byłem zbyt mały, miałem 5 lat, jak ojciec zginął. Także dziecku nie mówiono w tamtych czasach o takich ludziach. Pamiętam tylko taki epizod, który utkwił mi w pamięci i pamiętam. Wychodzi mężczyzna z kupki zboża przy lesie. Popatrzył w moją stronę i dziadka, bo to były żniwa, i poszedł w kierunku lasu. Zamglona postać mężczyzny. Dopiero po śmierci ojca, mama przypomniała mi, pamiętasz? No pamiętam, co z tego, że pamiętam postać mężczyzny, ale rysów twarzy czy dotknięcia ręki nie pamiętam. To jest takie, a chciałbym to odczuć, to jest bolesne. Przeżyć nie znając swojego ojca, mieć świadomość, że żył, a nie można było poznać, to jest bardzo bolesne. Bardzo bolesne dla pana, ale niezwykle na pewno było też to bolesne dla pana ojca, ta świadomość, że nie może normalnie żyć, normalnie funkcjonować, że jest zaszczuty. Przypomnijmy, sierżant Józef Franczak Laluś poległ 21 października 1963 roku, a więc 18 lat po zakończeniu, formalnym zakończeniu II wojny światowej i tak naprawdę 24 lata od jej wybuchu. No tak, 24 lata po niewielki najpierw dostał się do sowieckiej niewoli, gdzie uciekł, a później to już walka z Niemcami, a później z to sowiecką zarazą okupacyjną, no, UBM, KWD. No i chyba to byli nasi bohaterowie, bo przez tyle, przez tak długi okres czasu społeczność lokalna czy tam lubelska narażała się dla nich, a szczególnie później dla ojca, gdzie został sam. To już można było powiedzieć, nie była walka, to była walka o przetrwanie. Ale jednak pomagali mu do ostatniej chwili. No znaleźli niestety zdrajca, który za judaszowe srebrniki sprzedał ojca. Zastanawiam się niekiedy właśnie, bardzo długo myślałem nad tym, jak czuł się ten mój ojciec, że wiedział, że ma dziecko, chciał wrócić do normalnego życia. No niestety nie było mu to dane. Co on musiał cierpieć? To tylko mogę się domyślać. Po śmierci Józefa Franczaka, funkcjonariusze SB, no jakkolwiek by to makabrycznie nie brzmiało, ale taka była prawda, postanowili odrąbać mu głowę. Dlaczego? Ja uważam, że to była taka zemsta pośmiertna. Nie mogli dostać go żywego, mimo tylu lat, tylu wysiłków, ile włożyli. Więc po śmierci, no to w czystej zemsty, no chyba tak to można nazwać. No bo do niczego to nie służyło mu. To później czytając te akta prokuratorskie, prokuratora stwierdzał, że odjęli to w głowę celem identyfikacji dentystów, u których leczył zęby. Proszę Państwa, to jest śmiech, no, który dentysta zostawia swoje znaki na zębach. No. W ogóle nie podjęli żadnych czynności nawet w tym kierunku, tylko odjęli gdzieś na Akademii Medycznej, tak długo się błąkała. Można powiedzieć, że było to swego rodzaju trofeum. Myśliwskie po prostu chcieli dopaść, a już dopadli, no to chcieli sobie zostawić pamiątkę. A kiedy czaszka się znalazła? Tak, to było takie swego rodzaju trofeum, bo prokuratura IPN-u w 2007 roku wszczęła śledztwo. Ówczesny rektor Akademii Medycznej stwierdził kategorycznie, że wszystkie eksponaty, jak on to ujął, zostały zakupane na cmentarzu i głowa Franczaka nie ma takiej możliwości, rektor. Okazało się, że głowa gdzieś jest w pudełku w biurku, no to chyba to było trofeum takie myśliwskie. Teraz 2014 roku, w marcu, odbył się ten ludzi na tym pogrzebie. To jest takie radosne, że ten od prokuratora oddała mi tę głowę w tej urnie. Niosę tę urnę, a słońce piękne, mimo że to był taki okres, mówię, przez tyle lat w ciemnościach, a mówię, teraz na pogrzebie też piękna pogoda, słońce zaświeciło dla niego. Jeszcze jeden taki symboliczny aspekt związany z historią Józefa Franczaka. W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzin.
I to nie tak po prostu tylko zauważenie, że o, setna rocznica urodzin Józefa Franczaka, ale przecież to także setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, czy naszą ojczyznę. Można powiedzieć, że Józef Franczak był wielolatkiem Polski niepodległej i jednocześnie żołnierzem Rzeczypospolitej. Yes.
Przemysław Strach, konsola do pana, czyli generał Konsola do Matsu, przyłączało się do 2012 roku, ale ludzie, z którymi rozmawiamy, to ludzie, którzy weszli w tę decyzję w 2008 roku. To się działo praktycznie od samego początku, od 2008 roku. Szkoda już na dużą skalę, duże wybudzenie, ale to ja w takim razie, bo tu mam takie słowo, ja w takim razie z tych kredytów, które te pieniądze były przesłane dalej na konto, a ile z tego było filmowane po prostu w Katowice, po prostu było w części, to ludzie było w Jorszotu, w Niestanie, normalnie statystycznie, to trzeba by było, bo wydaje się, że to zadanie, że szczegółowo śledztwa bieżące, też było pytanie odpowiedzieć. Ja bym powiedział, że z osobami, które rozmawiałam, że to świadczy o tym, że to było połowa, trzy czwarte, to tylko zostanie wypłacone i przekazywane dane. Gigantyczne setki miliardów. To były miliardy, dlatego że zginęło 2,8 miliardy. Ale ile z tego zostało wniesione w teczkę, właśnie po kraju? To są który powtarzam, bo mnie interesuje. Jeden z tych słupów, który uczestniczy w postępowaniu Różowskim, powiedział, że na te sprawy nie chciał już żadnych cyfer, żadnych przeżyłów, żadnych informacji, analiz finansowych. To de facto prokuratury nie interesuje. Tak jak pan powiedział, nie interesuje ich, gdzie są pieniądze. Można dzisiaj wykonstruować drogę tego pieniądza, tego, które zostało, że to zostało w torbie wyniesione ze sobą. Że pan wszystkich słucha, że przede wszystkim, tak jak pan zauważył, zadaliśmy sobie trud i przy okazji tej akcji edukacyjnej, którą robi Sendex, wysyła do wszystkich 85 tysięcy członków SKOK żądanie dopłaty do odpowiedzialności za płatność tej kasy. Musiał ujawnić tą listę wszystkich członków SKOK i wielkości ich udziału. Myśmy przeanalizowali te 85 tysięcy pozycji, odfiltrowaliśmy z tego 1000, którzy udzielamy i praktycznie wszystkie te osoby brały udział w wyłudzeniach. Kwoty, jakie wybudziły, to jest kwota około 4 miliardów złotych. To dotyczy również rolowania kredytu, bo to wszyscy członkowie SKOK. Ale tu muszą wyobrazić, że ze SKOK-u wyniesiono w Katowice 4 miliardy złotych. To, co powiedziałem, że w Katowice dotyczyło pewnej części, nie wiem, jak to robić, czy udział w całości. Ważne jest, że prokuratura nie interesuje się w ogóle opiekiem pieniądzem. A te sprawy, w tych przesłuchaniach wysoków, nie ma nic na temat przelewów. Jakimi przelewami kto dzieje te pieniądze po prostu. Ale te słupy, z którymi pan rozmawiał, powiedziały o osobach, które uczestniczyły w tym procesie, że osobach, które przychodziły z pewnymi sytuacjami do pobrania tych pieniędzy. Tak, oczywiście, tutaj bardzo proszę pisać, tak jak powiedziałem. Pan Sopan dobrze, że był z Ogarku Warszawskiego, działający dla firmy Ołówki, pana Stopionowicza, drugi działający na Białostoczyźnie, powiązany biznesowo z bardzo ważnymi osobami w życiu gospodarczym, jakby stopniu z panem Karczewskim, z panem Martyniukiem. Te powiązania też idą dalej, to są często powiązania rodzinne i to jest bardzo istotne dla prokuratury, bo bardzo często na konta mail firm związanych z tymi osobami zawierają te pieniądze. A jak w takim razie lepiej wysłać te środki, które były w konflikcie zapłacone do tych pieniędzy? Przeważnie były one inwestowane w jakieś przedsięwzięcia gospodarcze. Zakupy kolejnej nieruchomości, zakupy kolejnych pieniędzy. Trochę tego się za bardzo bardzo łatwo przyczepić. Przelewy są dostępne. W gotówce też można przesłuchać te osoby, które to wynosiły. I tu niestety muszą postawić kropkę. Ale jak Państwo sami już słyszeli, pieniądze wynoszone w walizkach z siedziby skokową, z punktów, w których skokowo działano, jest coś prawdopodobne. Miejmy nadzieję, że jeżeli mimo wszystko prokuratura podoba zadaniu i wyjaśni tą sprawę. Ja bardzo dziękuję Państwu gościowi. Maciej Kędzielski, Stowarzyszenie Spółdzielczości Finansowej imienia Świętego Michała. A ja się z Państwem żegnam i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Samochody dostawcy Bystro. Krawdy. W Waszej grupie to Wy pokażecie, jak powinien wyglądać samochód dostawczy. Jakiego komfortu i rozwiązań oczekuje kierowca. I na koniec, co to znaczy niezawodność? Zrozumiano? Spoko jest wyznaczać kierunek na konkurencji. Wybierz Krawdy na dodatkowego w Polsce i skorzystaj z rabatu do 20 000 złotych.
informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Krajowa Sądownictwa będzie respektowała decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, poinformował o tym przewodniczący Rady sędzia Leszek Mazur. NSA wydał postanowienia o zastosowaniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS, która dotyczyła powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Wnioski o zabezpieczenie złożyło dwóch kandydatów na sędziów, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady. NSA o podjętych wczoraj decyzjach poinformował dziś rano. Oddalił również dwa wnioski o wstrzymanie wykonania uchwał Rady w sprawie rekomendacji na stanowiska sędziów do Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Jutro sąd ponownie w trybie niejawnym rozpatrzy trzy wnioski negatyfikowanych kandydatów do Izby Cywilnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Premier Mateusz Morawiecki ma sprostować swoją wypowiedź na temat budowy dróg i mostów za czasów rządu PO-PSL z 15 września. Tak uznał sąd apelacyjny w Warszawie, który rozpatrywał sprawę złożoną w trybie wyborczym przez Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Sędziowie sądu apelacyjnego orzeczeniu zobowiązali szefa rządu do opublikowania w ciągu 48 godzin sprostowania swojej wypowiedzi. Sędzia Paulina Słonowicz powiedziała, że sprostowanie ma poprzeć wydawanie wiadomości i faktów, a mieć też odpowiednią wskazaną przez sąd treść. Sąd apelacyjny w Warszawie rozpatrywał odwołanie, które politycy Platformy złożyli od poniedziałkowego wyroku sądu okręgowego. On oddalił wniosek w trybie wyborczym złożony przez Komitet Koalicji Obywatelskiej. Inspekcja Transportu Drogowego otrzyma nowy sprzęt warty 62 miliony złotych. Za taką kwotę do inspektorów ze wszystkich województw trafią m.in. mobilne jednostki diagnostyczne pozwalające na ocenę stanu technicznego samochodów, nowoczesne furgony i zestawy do kontroli tachografów. Zastępca głównego inspektora transportu drogowego Łukasz Bryła zapewnia, że nowy sprzęt na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Nasze doświadczenia, w szczególności doświadczenia dwóch wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego, pokazują, że skuteczność inspektorów, efektywność w typowaniu i w eliminowaniu tych pojazdów, które po prostu nie powinny się znaleźć na drogach, kilkukrotnie przekracza skuteczność tych inspektoratów, które tego specjalistycznego sprzętu nie mają. Umowa na dofinansowanie zakupów została podpisana w Łodzi. W ceremonii wzięli udział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Jak przekonuje minister Kwieciński, Łódź została wybrana nieprzypadkowo. Łódź w tej chwili jest najważniejszym węzłem komunikacyjnym w naszym kraju. Jest węzłem drogowym. Tutaj krzyżują się dwie spośród pięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, szlaków drogowych w naszym kraju. Jest węzłem kolejowym. A jego znaczenie na pewno jeszcze wzrośnie, kiedy tutaj niedaleko powstanie centralny port komunikacyjny. Większość pieniędzy przekazanych na doposażenie inspektorów drogowych pochodzi z funduszy unijnych. Rada Mediów Narodowych wysłuchała trzech kandydatów na prezesa zarządu Radia Poznań. To Piotr Bernatowicz, Przemysław Terlecki i Maciej Mazurek. Wybór prezesa Radia Poznań Rada Mediów Narodowych dokona dopiero na kolejnym posiedzeniu. Poinformował jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Bardzo się chętnie. Każdy z trochę inną wizją radia, każda ta wizja ciekawa. Dużo pytań, dyskusji. Daliśmy sobie czas jako rada, żeby przemyśleć te rozmowy i będziemy dokonywać wyboru prezesa na następnym posiedzeniu rady. Ale już z tych wysłuchań wynika, że każdy kandydat jest bardzo mocny.
Polskę dzisiaj awans do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Śląsk pokonał w Elblągu Olimpię 3-0, Jagiellonia wygrała na wyjeździe z Lechią Dzierżoniów 1-0, Krakowie zwyciężył w Rybniku miejscowy Rofel 3-1, a Piast Gliwice ograł na wyjeździe Witez Jastrzębie 2-1. Do sensacji doszło w Morągu, gdzie miejscowy Huragan zespół trzecioligowy wyeliminował Zagłębie Lubin wygrywając 3-2. Dziś także więcej mówimy, że zadecydowane są przez Miedzią Legnica oraz Witez Uledowice z Pogonią Szczecina. Agnieszka Radwańska zrezygnowała ze startu w turnieju tenisistek w Pekinie i jedno
ponieważ na Mistrzostwach Świata jest około 13 drużyn u nas w kategorii, które spokojnie muszę powiedzieć, że mogą wygrać Mistrzostwa Świata i te swoje igrzyska. No, na igrzyskach jest tych drużyn 8 i z tego 3 wyjeżdżają z medalem, więc tak, zdecydowanie łatwiej zdobyć medal niż się zakwalifikować. Tak, też ono było przełomowy, głównie ze względu na te medale Mistrzostw Świata, ale droga do tych medali była niesamowicie długa, bo nie trzeba było tylko pokonywać się rywalek, ale pokonywać też no, własne problemy, własne trudności z kontuzjami. Z tego co wiem, było tego sporo i bark, i kolano. Większość sportowców podejrzewam, już by dawno była na emeryturze. Tak, ja też rozważałam już emeryturę. Niemniej jednak bardzo, bardzo lubię szermierkę po prostu. Operacja barku nie była aż tak ciężka, ponieważ tam był tylko nadszarpany obrąbek, więc na szczęście laparoskopowo udało się to naprawić. Przyszedł gorzej z kolanem, ponieważ zerwałam wiązało krzyżowe przednie w prawym kolanie. Więc tutaj no, rehabilitacja, operacja, wszystko trwało około 8 miesięcy. No to jest długa przerwa, ale wydaje mi się, że jak pokonałam taką początkową mini depresję związaną ze wszystkimi kontuzjami i przerwą, to udało mi się mocno naładować baterie i po prostu przygotować się mentalnie i fizycznie też do sezonu, więc mam nadzieję, że wystarczy mi energii na najbliższe dwa sezony jeszcze. Był też długi pobyt poza granicami kraju Stanów Zjednoczonych. Jak to wszystko zbierze w całość, to wychodzi, że jest Pani na bardzo przedojrzałą zawodniczką. Myślę, że spokojnie można tak powiedzieć. Mam też takie doświadczenie, że trenowałam z wieloma różnymi trenerami. Najpierw z panią Rodzaczek w Katowicach Pałacu Młodzieży, potem Stanach z dwoma trenerami, z Markiem Stępniem i z Francuzem Cedriciem Ładzo. W międzyczasie w Polsce z panem Mariuszem Kosmanem i różnymi trenerami kadry. Natomiast od ponad 2 lat moim trenerem jest Robert Andrzejuk i jestem bardzo zadowolona z naszej współpracy, a Roberta znam jeszcze z czasów, kiedy sam był zawodnikiem, więc bardzo fajnie nam się układa. Może Pani nawiązać do medalu pana Andrzejuka z 2008 roku, będzie Was dzieliło tylko 12 lat. Tak, to prawda, jeżeli udałoby nam się wywalczyć 30 medalów w Tokio, to byłby wspaniały prezent. No, Robert jest prawdziwym medalistą z Pekinu w drużynie, więc to ogromny sukces. Ostatni medal właściwie szermierczy na igrzyskach, jaki został zdobyty, to właśnie przez drużynę szpadzistów. Patrząc na szermierkę w ostatnich latach, przynajmniej mnie wydaje się, że do tego medalu jest najbliżej. Jest bliżej niż Londynie, niż w Rio de Janeiro. Pani też ma takie przeczucie? Mam takie przeczucie. Niemniej jednak no, trzeba patrzeć na to całościowo i małymi kroczkami sobie stawiać cele, ponieważ no, najpierw tak jak rozmawiamy, trzeba się zakwalifikować. Kwalifikacje są bardzo ciężkie, ale uważam, że stać nas na to. Stać nas na te kwalifikacje. No i będziemy robić wszystko, żeby po prostu zniszczyć swoje marzenia. Myślę, że to jest idealny wiek właśnie, żeby te największe sukcesy jeszcze przeszły, że najlepsze jest właśnie przetrwanie, że to jest właśnie ta największa dojrzałość. Tak, tak myślę, ponieważ szermierce właśnie bardzo jest dużo starszych zawodniczek, które osiągają ogromne sukcesy. Mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, Emesha Sas, Węgierka, kiedy wygrywała 34 lata. W tym roku Mistrzostwa Świata wygrała Włoszka Marenna Varia, 33 lata, więc myślę, że tutaj mój wiek 29 lat, to ja prawie jestem jak juniorka. Czego życzyć Pani w tych najbliższych miesiącach? Bo tak, kwalifikacja olimpijska nie ma sensu, bo jak się Pani dostanie z Mistrzyni Świata. Zdrowie już jest. Co jeszcze? Ja myślę, że przede wszystkim wytrwałości i takiej pogody ducha, żeby się cieszyć tą też drogą kwalifikacjami olimpijskimi, ponieważ czasem człowiek jak tak patrzy cały czas w dal, to zapomina żyć chwilą i cieszyć się z tych małych rzeczy, które są niezwykle ważne w naszym codziennym życiu. Nie boję tych małych rzeczy, ale też nie duże jak medale. Wszystko olimpijskie i Mistrzostwa Świata w Agence. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słuchaj nie wszystko. Świat w powiększeniu. Czas na rozmowę o świecie przy mikrofonie Michał Żakowski. Polska chce wysłać swoje żołnierze na misję pokojową na granicach Izraela z rosyjską. To jeden z efektów przystąpienia naszego kraju do tzw. deklaracji na temat wzmocnienia operacji pokojowych organizacji.
czekali na łapie świata. Pan tam też jeździł, spędził pan kilka lat w stronie południowym. Misja PZPN-u jest w sąsiedniej Ukrainie, która przyjmuje uchodźców, a tych uchodźców jest prawie 4 miliony, około 50 tysięcy. Od momentu powstania stronie południowego zginęło w walkach, w wojnie domowej. No, a sytuacja w tym kraju bez infrastruktury jest po prostu beznadziejna. Wysyłanie tam policjantów polskich, no też jest pewnego rodzaju gestem, ale też to nie jest, to jest też ryzykowna misja. Thank you.
chciałbym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc.